lub numer 597. Szanowni Państwo, po konsultacjach z prawnikami, podejmując uchwały na ostatniej sesji 3 dotyczące wprowadzenia do korekty wprowadzającej... Ciszej, bo nie wyjdziemy stąd. Korekty, które były, pamiętacie Państwo, to były dotyczące oświetlenia w trzech ulicach, pozostały na tym WPF-ie z kwoty 69 990 43 tysiące, które planowaliśmy, żeby było następne zadanie realizowane, czyli oświetlenie parkingu przy parku Decjusza. Natomiast wpadliśmy w niejaką taką pułapkę, że nie za bardzo wiedziano, jak następna uchwała ma brzmieć, żeby te pieniądze spożytkować. Stąd prawnicy Urzędu Miasta zaproponowali uchylenie tych trzech uchwał ze stycznia, tych korekt i następnie podjęcie nowego wniosku do prezydenta, w którym są zawarte te same trzy uchwały, które przegłosowywaliśmy w styczniu i w paragrafie ostatnim rozdysponowanie kwoty, która pozostaje. Czyli żeby w jednej uchwale rozdysponować kwotę 69,990 zapisaną na ten rok w WPF-ie na oświetlenie. To się nie zmienia się zakres zadania, tylko zmienia się, że po prostu w związku z tym, że nam się przesunęły lata realizacji, to zamiast wydać na realizację w tym roku, my znowu projektujemy. W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie wydać, stąd wchodzi czwarte zadanie w tej kwocie. To zadanie było u nas i również nie zostało przez pana wykonawcę zrealizowane w tamtym roku. Czy to jest jasne? To jasny projekt uchwały. Czy jakieś uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.